dla mieszkańców Opola, dla turystów. Bogaty tydzień pełen imprez i wszelkich wydarzeń kulturalnych i również sportowych, o czym za moment. Wszystkich imprez jest około 100. Wszystkich wydarzeń w naszym repertuarze, zarówno Dni Opola, jak i Nocy Kultury, dlatego że ten wyjątkowy kulturalny tydzień obfituje właśnie również w Noc Kultury. Ze względu właśnie na obostrzenia związane ze stanem pandemii postanowiliśmy też wydłużyć Dni Opola, rozpocząć je już właśnie w poniedziałek, tak aby każdy zainteresowany mógł wybrać ciekawe wydarzenie akurat dla siebie. Dla każdego, dla seniorów, dla ludzi w średnim wieku, ale przede wszystkim też dla dzieci i dla całych rodzin. Mnóstwo bardzo ciekawych wydarzeń. Serdecznie zapraszam i życzę dobrej zabawy. Nie byłoby Dni Opola, gdyby też nie wydarzenia sportowe. Ostatni dzień roku szkolnego albo można uznać pierwszy dzień wakacji. Cieszymy się, że pogoda jest, pogoda dopisuje. Otwieramy basen. Kolejna impreza w Opolskim Parku Sportu, więc na pewno atrakcji przede wszystkim dla najmłodszych nie zabraknie. Zapisy poprzez adres mailowy zapisy@mosir.pl. No i zapraszamy. Opolskie Bractwo Rycerskie zaprasza wszystkich pod basztę artyleryjską przy ulicy Księcia Baldego pod katedrę. Będzie Państwo mogli tam zobaczyć walki nie reżyserowane, a prawdziwe walki, także bez przepisów zwycięża ten, co nie stracił przytomności. Będziecie mogli skosztować jadła wschodniego, będzie rozbita jurta. Będziecie mogli się uczyć tego wszystkiego, co do życia ludziom w średniowieczu, a w Opolu przede wszystkim było potrzebne. Zobaczycie Państwo też występ zespołu Żniwa, a tutaj w rynku wystąpi zespół Stonehenge, więc folkowe rytmy, Irlandia będzie się kłaniała. O godzinie 17 zapraszamy na otwarcie Dni Opola. Będzie można sobie zrobić zdjęcia polaroidem i zabrać od razu do domu pamiątkę z nowymi muralami. Będą również warsztaty sito druku, będzie można tworzyć muzyczne motywy na koszulkach, na torbach, na tych, które my przygotowaliśmy, na własnych, jak to sobie życzy. I mam nadzieję, że to będzie taki miły akcent na otwarcie Dni Opola. Natomiast 25 o godzinie 17 zapraszamy na rodzinne warsztaty Instrumenty Świata prowadzone przez pana Tomasza Drostka. To jest bardzo ciekawa osobowość. Oprócz tego, że jest to multiinstrumentalista, to jest to też kolekcjoner instrumentów z całego świata. I w czasie tych warsztatów wszyscy uczestnicy odbędą taką podróż po wszystkich kontynentach świata. Będzie można pomuzykować, ale przede wszystkim stworzyć swoje własne autorskie instrumenty muzyczne. Tam niestety ze względu również na obostrzenia liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o zapisywanie się przez maila. Wszystkie informacje są na naszej stronie. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jak co roku przygotował bogatą ofertę na Dni Opola. Na scenie od piątku pod ratuszem opolskim występować będą zarówno Opolanie, będzie Jędrek Skiba, będzie zespół Take Style, będzie orkiestra Dęta z Białej, będzie Big Band Szkoły Muzycznej i oczywiście artyści działający na co dzień w Młodzieżowym Domu Kultury. Także atrakcji muzycznych i artystycznych nie zabraknie. Bardzo się cieszymy, że ten moment po długiej przerwie w końcu nadszedł i możemy się cieszyć sztuką. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco na schody, tradycyjnie przy kościele na górce. 21:45, spektakl, który Opolanie wybrali sami. Będzie to Sen Nocy Letniej Szekspira. Zapraszam na naszą stronę internetową, na maila, na Facebooka, żeby sobie wejściówki po prostu pobierać. Tam będzie bardzo szczegółowy harmonogram, co oferujemy, a będzie bardzo, bardzo dużo. Strefa rekonstrukcji historycznych oferuje bogactwo różnych animacji i manualnych, i tanecznych, i muzycznych, więc wchodźcie, informujcie nas o Waszej chęci wzięcia udziału. No i do zobaczenia 25 maja. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do wyjątkowego miejsca, klubu kawiarni społecznej OPO na ulicy Krakowską 32. Mogę tutaj pokazać logotyp. Wystartowaliśmy dopiero w tydzień temu. Dzisiaj mamy warsztaty z szycia, jutro koncert zespołu Drobne Niepokoje, ale na Noc Kultury przygotowujemy coś super specjalnego. Myślę, że to będzie gratka dla wszystkich fanów
serialu Twin Peaks Davida Lyncha, Twin Peaks Night. Na jeden wieczór klubokawiarnia OPO zmieni się w serialowy Bang Bang Bar. Będzie można skosztować serialowego ciasta z wiśniami, które stało się kultowe. Będzie można posłuchać tej genialnej ścieżki dźwiękowej z serialu Twin Peaks. Będzie można nagrać się nam na dyktafon, tak jak robił to główny bohater Twin Peaks, agent FBI, i zostawić swoje wrażenia z imprezy. Będzie odbywał się również piknik wojskowy, organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy oczywiście z miastem. Na tym pikniku pokazy sprzętu wojskowego, więc myślę, że coś naprawdę ciekawego, a podczas pikniku będzie można również otrzymać wejściówki na koncert do amfiteatru wieczorem w sobotę, na koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Poza tym, jak na Stolicę Polskiej Piosenki przystało, już we wtorek zapraszamy do Muzeum Polskiej Piosenki na wspaniałe spotkanie z panią Agatą Pasent, córką Agnieszki Osieckiej, prezeską Fundacji Okularnicy, a także na wyjątkowy koncert Osiecka po męsku Marcina Januszkiewicza. O Dniach Opola więcej może już nie będę mówić. Szczegóły oczywiście na plakatach. Autorką plakatu jest pani Oliwia Puzon, studentka Wydziału Sztuki naszego Uniwersytetu. Ja może przypomnę, że my co roku, organizując Dni Opola, współpracujemy z Wydziałem Sztuki. Zawsze na warsztatach z projektowania graficznego studenci mają za zadanie zaprojektować taki plakat, i zwycięski, najlepszy plakat jest właśnie plakatem, symbolem Dni Opola, tak jak i w tym roku. Bardzo dużo atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Tutaj na rynku od piątku już przez sobotę, niedzielę świetne wydarzenia, fotobudka, różnego rodzaju animacje, warsztaty, tatuaże i inne atrakcje, które lubią dzieci. Tak samo jak przy parku przy MDK-u. I postanowiliśmy to oczywiście trochę rozłożyć przestrzennie, żeby zachować wszystkie wymogi sanitarne. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Noc Kultury, jeszcze podkreślę, program jest dostępny na naszej nowej stronie internetowej. Strona jest dostosowana do potrzeb osób właśnie niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami. www.nockulturyopole.pl. Tam bardzo dokładny opis wszystkich wydarzeń. Zapraszamy bardzo serdecznie do wspólnej zabawy i świętowania.